Od soboty 27 marca w kościołach w trakcie nabożeństwa na 20 metrów kwadratowych przypada jedna osoba, a wierni muszą zachować przynajmniej 1,5-metrowy odstęp. Wszyscy przebywający w kościele, poza kapłanem sprawującym liturgię, muszą mieć maseczki. Ubiegłoroczna Wielkanoc była bardzo skromna. W tym czasie w świątyniach mogło przebywać jedynie 5 wiernych, a wszelkie uroczyste obchody Triduum Paschalnego były przeniesione do internetu. Jakie kościół w Polsce podjął decyzję odnośnie tegorocznych świąt? Zależało to od biskupa diecezjalnego. Nasz region znajduje się na terenie diecezji włocławskiej, kaliskiej oraz archidiecezji łódzkiej. W Wielki Czwartek nie będzie tradycyjnego obrzędu obmycia nóg 12 osobom. Kapłani mogą odprawiać mszę bez udziału wiernych, jeśli zachodzi taka potrzeba. W trakcie liturgii Wielkiego Piątku do modlitwy powszechnej należy dodać 10. przedostatnie wezwanie o ustanie epidemii oraz za chorych, zmarłych i znajdujących się w sytuacji zagubienia. Podczas adoracji krzyża zakazuje się ucałowania i dotykania go. Może to zrobić jedynie kapłan sprawujący nabożeństwo. Wierni mogą oddać cześć poprzez podejście i przyklęknięcie lub skłon. W Wielką Sobotę święcenie pokarmów może odbyć się tradycyjnie, oczywiście w reżimie sanitarnym przy zachowaniu limitu osób, dystansu oraz zakrywaniu ust i nosa. Jest jednak możliwość, podobnie jak w roku ubiegłym, pobłogosławienia święconki w gronie rodzinnym przed śniadaniem wielkanocnym. Warty przy grobach pańskich w kościołach diecezji włocławskiej nie będą pełnić strażacy oraz inne służby. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się wewnątrz kościoła. Do poświęcenia ognia można użyć zwykłej świecy lub znicza. W czasie liturgii chrzcielnej na terenie diecezji kaliskiej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne, a we włocławskiej można dokonać pokropienia pobłogosławioną wodą. Nie będzie procesji rezurekcyjnych. Na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej lub na początku mszy o świcie w niedzielę zmartwychwstania kapłan udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na zewnątrz przed drzwiami kościoła. W diecezji włocławskiej msza o świcie w niedzielę wielkanocną będzie bez procesji. Po wspomnianym wcześniej błogosławieństwie msza odbędzie się normalnie. W diecezji kaliskiej można odprawić w niedzielę wielkanocną więcej mszy świętych, gdy ograniczenia co do liczby wiernych tego wymagają. Biskupi zachęcają do uczestnictwa w Triduum Paschalnym za pośrednictwem mediów. Obowiązują również dyspensy, czyli zwolnienia z uczestnictwa w mszy świętej. W diecezji włocławskiej obowiązuje ona do odwołania od 13 listopada, w kaliskiej od 15 lutego, także do odwołania, zaś w archidiecezji łódzkiej do 10 kwietnia.